Znakomity malarz i grafik Leszek Wyczółkowski, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski, dziś przedstawi Państwu pierwszą część informacji o działalności jednego z wówczas największych w Europie kolekcjonerów sztuki, Feliksa Jasieńskiego, żarliwego promotora polskich artystów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać niezwykłą. Kolekcjonera, publicystę, krytyka sztuki i przyjaciela artystów, Feliksa Jasieńskiego. Feliks Aleksander Jan Zdzisław Józef Onufry Jasieński urodził się 8 lipca 1861 roku w Grzegowicach koło Warszawy, w zamożnej ziemiańskiej rodzinie. Przydomków zyskał za życia jeszcze więcej niż oficjalnych imion. Do historii przeszedł jednak przede wszystkim pod jednym z nich – manga. Pseudonim ten pochodził od tytułu zbioru drzeworytów japońskiego artysty Katsushiki Hokusai, który tłumaczył jako pospiesznie rysowane szkice, które same wypłynęły spod pędzla. Wykształcenie zdobył w renomowanych warszawskich szkołach, aby następnie studiować na uniwersytetach w Berlinie i w Paryżu. W ich ukończeniu przeszkodziła choroba oczu, która dokuczała mu przez całe życie. Sztukę, muzykę, literaturę i filozofię zgłębiał więc głównie na własną rękę. Odbył liczne podróże po Europie, Egipcie, Azji Mniejszej. I właśnie te podróże rozwinęły w nim pasję kolekcjonera. Budował ją z wyjątkowym poczuciem estetyki w oparciu o wiedzę oraz znajomość europejskich muzealnych i prywatnych zbiorów. Przez całe swoje życie dbał o jej popularyzację, urządzał wystawy, głosił prelekcje, pisał artykuły oraz udostępniał swoje zbiory młodopolskim artystom. Od początku kolekcjonerskiej kariery był zafascynowany sztuką japońską. Japonia była dla niego krajem niemal mitycznym, jak sam pisał, cudowną krainą, którą zamieszkiwali cudowni ludzie, tworzący cudowną sztukę. Stał się jednym z najważniejszych kolekcjonerów tamtejszej sztuki i rzemiosła w Europie. Ulubionym artystą Jasińskiego był Hokusai, którego dorobek żarliwie propagował on w krajowej prasie. To najwszechstronniejszy i najpodniejszy talent malarski, jaki kiedykolwiek istniał w historii sztuki. Rolę marszanda krytyka Jasiński traktował jako życiową misję. Po powrocie z europejskich wojaży początkowo zamieszkał w Warszawie, z poślubioną w 1887 roku Teresą Łabęcką. Po negatywnym odbiorze i opiniach o pierwszej wystawie japońskiej sztuki, jaką zorganizował Jasieński w Towarzystwie Zachęta Sztuk Pięknych w Warszawie, przeniósł się do Lwowa, a następnie do Krakowa, gdzie osiadł na stałe. Tu odegrał istotną rolę jako mecenas sztuki i promotor modernizmu. Obracał się w środowisku cyganerii krakowskiej. Brał udział w wieczorach Zielonego Balonika. Był współtwórcą Towarzystwa Miłośników Muzeum Narodowego. Artykuły i eseje Jasińskiego publikowane były w Chimerze, Miesięczniku Literackim i Artystycznym, Lamusie, Krytyce, Prawdzie, Świecie i Wędrowcu. W Krakowie Jasiński rozszerzał swoją kolekcję o coraz więcej dzieł współczesnych polskich malarzy. Z wieloma z nich był zaprzyjaźniony. Śledził ich twórczość, zachęcał do pracy, doradzał, krytykował. Regularnie odwiedzał ich pracownie, aby dokonywać zakupów, wypożyczać i wymieniać ich pracę. Często artyści tracili orientację w stanie posiadania ich własnych prac. Wyszukiwał i wyciągał z zakamarków pracowni prace nawet jeszcze nieukończone. Nawet z podłóżka wyciągał szkice i rysunki. Twierdził, największą wartość ma dla mnie w dziele sztuki osobowość artysty. W szkicu osobowość tak gwałtownie wybucha. Natchnienie, talent, aż tryskają. Artysta tworzy, będąc opętany jedyną myślą, myślą tworzenia, utrwalając swoje marzenia jak najszybciej. Jako wszechstronny marszant artystów angażował się w promocję sztuki Młodej Polski, pisząc krytyki i urządzając wystawy. Należał do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej. Blisko związany był też z Muzeum Narodowym.
stał się szarą eminencją boheny artystycznej Krakowa i tamtych czasów. Jego mieszkanie na drugim piętrze w kamienicy u zbiegu ulic Świętego Jana I i Rynku Głównego w Krakowie stało się bardziej muzealne niż pełnoprawne muzea. Wszelkie przedmioty, włącznie z oświetleniem, miały własną historię i wartości muzealne. Z bezbłędną intuicją zbierał malarstwo, grafikę i rzeźby naszych wspaniałych artystów. Manga, pół żartem, pół serio, wypowiadał się, że mieszka kątem u swoich zbiorów. Faktycznie spał w gruncie rzeczy na wystawie. W ostatecznym akcie darowizny kolekcjoner przekazał około 15 tysięcy eksponatów, w tym około 6,5 tysiąca o tematyce japońskiej i 4,5 tysiąca japońskich drzeworytów, pod warunkiem, że będą udostępnione publiczności i będą stanowiły nierozerwalną całość. Zapis zobowiązywał miasto do utworzenia osobnego oddziału muzeum obdarzonego imieniem Mangi. Kolekcja trafiła do oddziału Muzeum Narodowego w kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. W 1994 wzniesiono najtrwalszy pomnik kolekcjonera – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tam też umieszczono zbiory Jasińskiego. Dużą rolę w tym projekcie odegrał Andrzej Wajda, który przeznaczył swoją nagrodę od miasta Kyoto na budowę tego muzeum. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić sylwetkę i osiągnięcia tego tak wspaniałego kolekcjonera. Zapraszam Państwa na następne spotkanie poświęcone tej wybitnej postaci w historii naszej kultury narodowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!